I już jest incydent z udziałem dwójki zawodników teamu Legia Racing Club. A my jedziemy dalej z czołówką. Jakub Kolasa na prowadzeniu. Również Oliwier Pyłka z problemami. Aj, stracił dużo teraz zawodnik teamu Jastrzębski Racing. Obróciło go kart Oliwiera Pyłki. Musi gonić teraz całą stawkę. Na prowadzeniu Jakub Kolasa, drugi Marcel Kuc, trzeci Igor Drożyński. To jest ta pierwsza grupka. Zmiana na pozycji lidera. Marcel Kuc pierwszy, drugi Igor Drożyński, trzeci Jakub Kolasa. A tuż za ich plecami walka w drugiej grupie. Tam jest Szymon Jabłoński, Karol Kręt, Jerzy Spinkiewicz, Jakub Rybka i Sebastian Janczewski. I mamy kolejne okrążenie, jeszcze 10 kółek do przejechania. Tutaj walka Jerzy Spinkiewicz i Karol Kręt. To są pozycje piąta i szósta. Przed nimi Szymon Jabłoński. Piąta, szósta i siódma pozycja. Karol Kręt, Jerzy Spinkiewicz, Jakub Rybka. A z przodu walka Igora Drożyńskiego i Jakuba Kolasy od pozycji numer 2 prowadzi Marcel Kuc. To jest trójka liderów. Najszybszy czas okrążenia po tych trzech kółkach należy do Igora Drożyńskiego. 33,873. Pozycja numer 2, Igor Drożyński, ale tuż za jego plecami, na zderzaku, widzimy jak blisko jedzie ta pierwsza trójka. Jakub Kolasa trzeci, pierwszy Marcel Kuc. I teraz ten duży najazd. Widzimy Karol Kręt, Jerzy Spinkiewicz. Walczą o pozycję piątą. Tutaj pierwsi w stawce. Tutaj należy powiedzieć, że po tej długiej, prostej startowej i dwóch zakrętach tam kierowcy osiągają prędkość w tej kategorii około 110 km na godzinę, więc bardzo szybko jadą zawodnicy kategorii mini. Oczywiście odpowiednio w wyższych kategoriach prędkość jest większa. I tutaj mamy prosta startowa. Marcel Kuc, Igor Drożyński, Jakub Kolas. Tutaj walka Karol Kręt i Jakub Rybka, więc Jerzy Spinkiewicz na pozycji numer 5 w tym momencie poradził sobie z rywalem, z kierowcą teamu Cardino Kart. A tutaj walka tej trójki liderów. Marcel Kuc naciskany cały czas przez Igora Drożyńskiego i Jakuba Kolasa. Czwarty jest Szymon Jabłoński, który tutaj bardzo szybko zbliża się do tej czołowej trójki i mamy incydent. Mamy jednego z kierowców, którego obróciło przy stanowisku numer 4. To jest Jakub Rybka. Wysiadł teraz z wózka. Mamy żółtą flagę w tym sektorze. Próbuje wrócić do rywalizacji Jakub Rybka. Czy mu się uda? Zobaczymy za moment. No, chyba jakiś poważniejszy problem. Nie, ruszył. Ruszył, będzie jechał dalej. A już coraz bliżej niego w tym właśnie sektorze. Marcel Kuc, Igor Drożyński i Jakub Kolasa.
No to właśnie ta pierwsza trójka. A przed nimi Jakub Rybka, który musi uciekać, jeśli nie chce być zdublowany. Za nami 9 okrążeń. Jeszcze 3 kółka do końca. Tak jest, już jest dubel. Jakub Rybka musiał zwolnić, niebieska flaga. Wyprzedza go również Szymon Jabłoński. Marcel Kutz na prowadzeniu. Jakub Kolasa z najlepszym czasem 33 sekundy 726. To jest ten kierowca w białym gokarcie, w białym kasku, numer 116. Prowadzący w tym wyścigu. Zobaczymy, czy tutaj coś się zmieni. Igor Drożyński powolutku się skrada. Tutaj będzie chciał z pewnością zaatakować Marcela Kutza na tym właśnie dohamowaniu przy stanowisku numer 4. Ale Marcel Kutz ma oczywiście świadomość tego, że tuż za jego plecami Igor Drożyński, Jakub Kolas. Czwarty jest Szymon Jabłoński. Zobaczmy, prosta startowa. Czy tutaj dojdzie do jakiejś zmiany? Próbuje Igor Drożyński. I teraz mamy próbę ataku. A jeszcze spóźnił się troszeczkę. Ale czy zdąży? Czy zdążą tutaj Jakub Kolasa i Igor Drożyński? Ostatnie kółko przed nami. Już sędzia trzyma flagę szachownicę. Będzie koniec wyścigu. Marcel Kutz pierwszy, drugi Igor Drożyński. Równają się, ale jednak tak jest. Marcel Kutz pierwszy, drugi Igor Drożyński. Trzeci Jakub Kolasa. Czwarty Szymon Jabłoński. Na pozycji numer 5 Jerzy Spinkiewicz, później Karol Kręt, Sebastian Janczewski, Patryk Donica, Oliwier Pyłka, Stig Rigult. To jest pierwsza dziesiątka. W drugiej dziesiątce Wojciech Wilczyński, Wiktor Obarzanek, Michał Mierzejewski, Marceli Popiel i ten, który nie ukończył pełnej liczby okrążenia, więc Jakub Rybka na pozycji 15.